W Bieszczadach ruszyła odbudowa chaty socjologa. To jedno z najsłynniejszych górskich schronisk skłonęło doszczętnie w zimie. W odbudowę zaangażowali się turyści z całej Polski, związani z tak zwanym Klubem Otryckich. Chata socjologa została wybudowana 30 lat temu. Jej pomysłodawcami byli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Z czasem zyskała sławę również w innych środowiskach. Niestety dokładnie w roku jubileuszu gwałtowny pożar strawił wszystko. To, co zastaliśmy, to spalona doszczętnie chata. Nie zostały żadne drewniane elementy. Stał tylko komin, od którego odpadł tynk, także on nawet nie był osmalony. Wyglądało to ponuro i przygnębiające. Natychmiast po zdarzeniu członkowie Klubu Otryckiego, skupiającego głównie studentów i wykładowców warszawskiej uczelni, postanowili, że chata zostanie odbudowana. Od razu wiedziałem, że tutaj będę budował. Jest to miejsce, którego nie wiem, zawsze załóżmy szukałem. Znalazłem ten duch, tutaj jakoś tako istnieje i myślę, że tutaj chciałbym się przyłożyć swoją cegiełkę do nowej chaty. Siła ducha i chęć odbudowy jest tak silna, że tą chatę odbudujemy, choćby trwało to dłużej niż zakładamy. Lista sponsorów jest coraz dłuższa, ale Klub Otrycki nadal szuka pomocy. Zwłaszcza, że chata socjologa powstaje w bardzo trudnym górskim terenie. Koszt odbudowy to ponad 100 000 zł. W nowym schronisku będzie 40 miejsc noclegowych.